Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starych Sling i po godzinach dzisiaj w hali przy Skarpie w Toruniu gościnnie pierwszy raz tutaj zawitała Starych Liga, no i pierwszy mecz Starych Ekstraligi pomiędzy Eurodrobiem Toruń a SPXF TMDD Bydgoszcza. Moimi gośćmi są Nikola Morozow, Marcin Gruszczyński, Maciej Grodzki, witam panowie. Najpierw głos oddamy zwycięzcom. Ciężki mecz. Wydawało się, że na początku, kiedy przejęliście inicjatywę, mieliście na pewno większy procent posiadania piłki, no ale to się nie przekładało na zdobycie bramkowe, dobra gra drużyny SPX i było tutaj dzisiaj dla was naprawdę ciężko. No tak, początek był za nami, ale drużyna SPX-u wyszła wysokim pressingiem i na początku to stawiało nas mały problem, ale po strzeleniu bramki już tam cofnęliśmy się trochę na swoją połowę, chcieliśmy zagrać z kontry i wykorzystać swoją szansę. Dzisiaj uważam, że dobrze zagraliśmy w obronie przede wszystkim, tym bardziej, że graliśmy dwa razy w osłabieniu. Ale zachowaliśmy czyste konto i cieszymy się z tego, że wytrzymaliśmy do końca i strzeliliśmy tą drugą zwycięską bramkę. Marcin, oddaliście dużo strzałów na bramkę rywala, jednak był problem z celnością tych strzałów. Dużo strzałów niecelnych, no a to, co leciało w światło bramki, pewnie był Nikodem Romanowski. No tak, może ta skuteczność trochę dzisiaj zawiodła, aczkolwiek ja jestem zadowolony z tego, bo to jest dobry sprawdzian dla nas, zwłaszcza z punktu widzenia FC Bydgoszcz, z takim rywalem zagrać. Przećwiczyliśmy trochę wariantów. Cieszy nas to, że do tego meczu mogliśmy podejść spokojnie, mieliśmy awans już wywalczony kolejkę wcześniej do ćwierćfinału, więc to też nam pozwoliło na taki luz w graniu i mówię, przećwiczeniu kilku wariantów. Chcieliśmy zagrać wysokim pressingiem właśnie, żeby Toruń nie mógł rozgrywać piłek. Myślę, że to się sprawdzało. Straciliśmy, myślę, że trochę głupią bramkę, której nie powinniśmy stracić. Ona trochę ustawiła ten mecz. Później próbowaliśmy swoich szans. Bramkarz bardzo dobrze bronił Nikodem. Ciężko było go pokonać, aczkolwiek mieliśmy szansę. Myślę, że przy odrobinie szczęścia ten mecz mogliśmy minimum zremisować, gdzie uważam, że tak naprawdę ten mecz był na remis i tak dalej. Maciej, jak ty oceniasz pierwszy mecz tutaj na tej hali w Toruniu? Znaczy ja może powiem troszeczkę inaczej. Myślę, że dla kibiców nie był to za ciekawy mecz pod względem typowo akcji. To były takie piłkarskie szachy. Wygrała drużyna, która była troszeczkę po prostu bardziej skuteczniejsza. Niekoniecznie może lepsza, ale na pewno tutaj ta skuteczność pod bramką była troszeczkę większa i dlatego to skromne dwubramkowe zwycięstwo. Zespół SPX, tak jak Marcin powiedział, na pewno dobre przetarcie dla nich pod względem typowo futsalowym, jeżeli chodzi o zespół FC Bydgoszcz. Widać też chyba było tutaj to, że jedna i druga drużyna jest już spokojna, jeżeli chodzi o walkę w późniejszych fazach w Starej Lidze. Jedna i druga drużyna zapewniła sobie już awans w ćwierćfinałach, także spotkanie na pewno mniejszego kalibru, że tak, jeżeli chodzi o ważność, tak, tego spotkania. No właśnie, wiadomo, że spotkacie, że zagracie w ćwierćfinałach. Eurodrift Toruń wygrał ligę. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jedna porażka z drużyną z Unisławia. Można powiedzieć, że wtedy tak była dosyć niespodziewana, patrząc na ten pryzmat całej ligi. Graliście także w pierwszej lidze futsalu między sobą. Byliście zawsze drużyną lepszą, no a to jest taka jedna ryska w tym całym sezonie Starych Ekstraligi na waszym koncie. No tak, ale na ten mecz akurat wstawiliśmy nie najlepszy też skład. Tam trochę eksperymentowaliśmy. Też dużo sytuacji było, tam bramkarz dobrze zagrał w drużynie z Unisławia. I drużyna Unisławia to jest bardzo młody zespół, z którym graliśmy też w Pucharze Polski. I oni naprawdę dobrze sobie radzą. To, że tam drużyna Eurodrop jest faworytem, nie znaczy to, że powinna ze wszystkim wygrywać. Wiadomo, rywale wchodzą tak jak w dzisiejszym meczu. Uważam, że drużyna FC Bydgoszcz była bardzo zaangażowana i bardzo chcieli ten mecz wygrać, jednak mimo wszystko, że
że już, tak jak powiedzieli, tutaj już awansowali do tej 1/4 finału. Marcin, ostatnie zwycięstwo z drużyną BBA Kars wam dużo dało. Były to dla was potrzebne takie 3 punkty, żeby być tutaj nie na tym miejscu takim 4., 5, tak, tylko żeby mieć pewny awans do ćwierćfinału. Na pewno, bo ponieważ straciliśmy głupio, uważam, punkty we wcześniejszych meczach, chociażby z Unisławem, gdzie prowadziliśmy na 3 minuty przed końcem 3-0, zremisowaliśmy, tam straciliśmy 2 punkty. Tydzień później, no, chyba taki dołek złapaliśmy po tym meczu z WSD, goniliśmy, ale nie dogoniliśmy i przegraliśmy, więc straciliśmy 4 bardzo ważne punkty, 5, przepraszam. Więc no, było wiadomo, że w derbach Bydgoszczy musieliśmy wygrać, zrobiliśmy wszystko. Mecz też nam się nie układał, długo przegrywaliśmy, goniliśmy ten Bora, aż w końcu się udało dogonić i myślę, że w tamtym meczu byliśmy ogólnie rzecz biorąc piłkarsko lepsi i po prostu tam bardziej byliśmy skuteczni, dlatego wygraliśmy i to nam zagwarantowało ten ćwierćfinał i mówię, spokojny mecz tutaj w Toruniu, gdzie wiedzieliśmy, że no nie gramy w sieciu, tylko w Toruniu na ich terenie, i gdzie będzie na pewno ciężki mecz, ale mówię, wyszliśmy ze spokojną głową i myślę, że faktycznie, może zawody dla kibiców nie były jakieś tam, ale mówię, z punktu trenerskiego i dla nas na przyszłość patrząc, myślę, że bardzo dobre zawody i dobry, tak naprawdę taki sparring w Ekstraklasie i jest, z tego się bardzo cieszymy. Maciej, Stalex Ekstraliga dobiega już końca, kilka słów podsumowania z twojej strony. Czy jeszcze nie wiemy całego składu, jeżeli chodzi o pierwszą czwórkę, tak samo też do końca nie wiemy, jakie drużyny jeszcze spadną. Zostało już niewiele tych niewiadomych. Jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, na pewno myślę, że trafiony pomysł przed sezonem, aby nie było tutaj grania z zespołami dużo słabszymi, wyniki 20-0, 30-0 i myślę, że to nikogo tutaj nie satysfakcjonowało, bo zespół, który wygrywa, no jest, można powiedzieć, w takim meczu tylko i wyłącznie narażony na jakieś niepotrzebne kontuzje, tak? Gdzie zawodnicy, którzy są, no, od razu można powiedzieć, skazani na przegraną, no, wiadomo też, że są automatycznie gorzej wyszkoleni technicznie, także no to niepotrzebne kontuzje mogły być, mogły mieć tutaj miejsce. Całe szczęście, że obyło się bez jakichś tutaj większych problemów. Na pewno, mówię, to jest taki plus, że był ten podział. Jeżeli chodzi o zespoły te słabsze w Ekstraklasie, no myślę, że takim zespołem, który chyba troszeczkę odstawał bardziej niż wszystkie, jest ten zespół Geotermi. Z całym szacunkiem oczywiście dla tej drużyny. Myślę, że może za rok, gdzie te występy będą już w ich wykonaniu w tym szczeblu niżej, troszeczkę się wzmocnią, gdzieś może jakieś tutaj rotacje i powrócą do tej najwyższej klasy. Z drugiej ligi zobaczymy, co nam przyniesie tutaj los, jeżeli chodzi o następny rok. Na pewno zobaczymy w niej zespół z Sylii, na pewno zobaczymy pomorską.pl i zobaczymy, co będzie dalej. Też były pytania tutaj, dlaczego spadają 3 zespoły, a awansują tylko 2. Już tłumaczę, zostawiamy sobie tutaj taką furtkę w postaci dzikiej karty. Każdy zespół może taką kartę otrzymać, może to być nawet zespół Geotermi, o którym przed chwilą mówiłem, także na pewno jest to takim uatrakcyjnieniem dla każdego uczestnika. Panowie, jeszcze ostatnie pytanie do was. Wy już się spotkaliście na gruncie nie Stadek z Ligi w tym sezonie, zagraliście ze sobą w Pucharze Polski w futsalu. No i Marcin, to przede wszystkim może najpierw do ciebie pytanie, ze względu na to, że wy nie jesteście tą drużyną futsalową, graliście z FC Toruń w Pucharze Polski w futsalu, graliście tutaj w halowej lidze piłki nożnej. Jakbyś porównał, jakie są różnice pomiędzy futsalem a tą piłką nożną halową, grając z taką drużyną właśnie? Przede wszystkim to, że chłopacy trenują na co dzień, to więc mają no te przygotowane wszystkie rozegrania, czy to rzuty rożne, czy to rzuty wolne, czy to rzuty z autu, więc oni to tego się uczą na treningach, plus do tego dochodzi na pewno trener, którego myślę, że im tu brakuje w Ekstraklasie, ze względu na to, że ustawia ich, podpowiada
więc tam jest im łatwiej. Tam, no, myślę, że tamten mecz to był nasz pierwszy mecz w takim poważnym futsalu, więc no, trochę nas też trema zjadła, trochę tego doświadczenia, znikome doświadczenie mieliśmy na tym meczu, więc drużyna Torunia w drugiej połowie po prostu tymi stołymi fragmentami właśnie zapewniła sobie to zwycięstwo 6-3, ale myślę, że też musieli się dużo napocić, namęcić, żeby wygrać z nami, z czego ja jestem zadowolony z chłopaków i tak dalej, że zostawili serce na parkiecie, ale mówię, przede wszystkim to jest to, że oni trenują i mają trenera, który po prostu nimi kieruje i tak dalej. Tego ja uważam, że tu Eurodrobiowi zdecydowanie brakuje i to widać po prostu na to, że czasami nie potrafią się tak zmienić ustawienie i tak dalej. No, myślę, że to jest ta różnica. A my jesteśmy, no, ciężko powiedzieć, że amatorzy, tak zupełnie amatorzy, bo wiadomo, że chłopacy są z dużego boiska, zrzeszeni i grają na tym, ale wiadomo, duże boisko, a pakiet to jest zupełnie inny świat. Nie każdy potrafi sobie poradzić i tu, więc wiadomo, że no, u nas czas pokaże, co będzie. Zobaczymy, czy chłopacy dalej będą grać na dużym i futsal. Zobaczymy, jak to się potoczy u nas i zobaczymy, co będzie dalej. No. Tylko właśnie, tak jak tutaj mówi Marcin, te różnice pomiędzy futsalem a halową ligą piłki nożnej nie są duże, tak oprócz tego zatrzymywanego czasu, tak naprawdę są to różnice tam, możemy powiedzieć, kosmetyczne. No i dla was jest zdecydowanie łatwiej, chyba jeżeli nie gracie na trawie. Tak, wszystkie przepisy takie same, oprócz tam niektórych szczegółów, ale tak jak trener tutaj powiedział, to jest zupełnie inna dyscyplina, tutaj nawet przyjęcie piłki takie, jeżeli chodzi o najprostszy element, tak podeszwa cały czas, przyjęcie decyzji w krótkim czasie, te stałe fragmenty gry, to wszystko jakby pracujemy na treningach cały czas nad tym, żeby to pracować do perfekcji i to wykorzystać. Wracając do tego meczu pucharowego, to oczywiście tam chyba z 3 bramki strzeliliśmy z tych rzutów rożnych i tyle, nie? I wygraliśmy mecz wtedy. Fakt, że drużyna z Bydgoszczy też wtedy stawiła kawał zdrowia na boisku i byli bardzo zaangażowani. No i tak to jest, nie? Ciężko zawodnikom z dużego boiska jednak przejść na halę. Nie jest to łatwo. Nikola Morozow, Marcin Gruszczyński, Maciej Grodzki. Dziękujemy Państwu za uwagę. Z hali widowiskowo-sportowej w Toruniu już się żegnamy. Zapraszamy w weekend. Do świecia.